Witam. Wszystko co usłyszycie w tym filmie jest to tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie i nie jest to porada inwestycyjna. Sami odpowiadacie za swoje pieniądze. Jeszcze raz witam. Mamy dzisiaj 12 stycznia. E, aktualizacja rozegrania na projekcie One. Wczoraj 11 e, nie zrobiłem aktualizacji, byłem tak zarobiony, nie miałem w ogóle czasu. Niestety na nic, a szkoda, bo akurat fajnie się wczoraj działo. No, ale trudno, trudno. W sumie ta analiza techniczna, którą tu pokazuję, jest bardzo prosta. Macie ją w dziale analiza techniczna. Tam jest taki taki mini kurs. Uczymy się analizy technicznej czy tam AT. I tam, i tam jak sobie to przejrzycie, to możecie, możecie sobie poustawiać po swojemu i i, I. I grać w sumie podobnie, tak? No dobra, to w takim razie zapraszam na analizę techniczną. Mamy teraz godzinę 11:50, jesteśmy na 1 do Tetera, interwał H1, 1 godzina. I co nam się tutaj, co nam się tutaj wydarzyło? Cena zeszła, tak jak tutaj określiłem, 0,23. Przyhaczyła, jeżeli ktoś miał wystawione ordery, zlecenia zakupu na tej cenie, to fajnie, fajnie, bardzo fajnie tu mógł na tym wyjść. Delikatnie cena machnęła tutaj w strefę wykupu, jednak, jednak prawdopodobnie tutaj już było ciężko, ciężko złapać jakieś yy, zlecenia i kupić. No i dobra, i teraz tak cena. Cena nam wyszła. Tutaj możemy. Ciuteczkę może się poprawić do góry. O, dobra. Cena nam wyszła tutaj z tego dołu o 20 kolejne procent. Wiem, że kilka osób, kilku osobom udało się tutaj wejść w tą pozycję. Ja oczywiście jestem zbyt niecierpliwy. Yy, ale chyba muszę zmienić taktykę, bo <noise> ja wchodziłem gdzieś, yy, gdzieś tutaj w tych rejonach, w okolicach 30 bodajże centów. Yy, myślałem, myślałem, miałem nadzieję, że tutaj się odbije i wyjdzie z tego trójkąta, jednak do góry. Yy, Stop-losa nie ustawiłem, bardzo źle zrobiłem, jak widać, i, i, i nic z tego u mnie nie wyszło. Tak więc jestem mniej więcej w tej chwili na zero. Dobra, w każdym razie, zobaczcie, no, cena nam tutaj e, cena nam tutaj wyszła do góry. Jeżeli byśmy grali pod tą e, prostą, prostą strategię moją, e, którą Wam pokazałem e, w mini kursie w minikursie analizy technicznej, to po prze, przebiciu EMA e, 18, EMA 10 zamyka się pełna świeca. Nad możemy Możemy tutaj zacząć sobie wchodzić, a tak już bardziej, no to w tym miejscu jak 8,3 przebijemy, tak? Czyli przy, przy trzech założeniach: pierwsze, założenie tej korekty, i jeżeli tu się ustawiliśmy, to tutaj powiedzmy te 20% to jest takie bardziej, bardziej ryzykowne troszeczkę, bo ta cena mogła jednak dalej spadać. I tutaj stop loss na 0, 2, 4, 6. Wtedy by był e, ustawiony, i to by było jakieś około 6%, tak? Druga, druga opcja: zamknięcie zielonej, czyli pewnie gdzieś byśmy weszli. Tutaj wchodzimy do momentu, aż tutaj nam nie przebije nie Emy, tak? Czyli, czyli tutaj e, 6%. 6% tak. W tej chwili od wczoraj do tak, dobrze mówię, od, od 11, tak, czyli od wczoraj, od wczoraj po południu do teraz powiedzmy te 6%, i trzecia opcja, taka już bardzo, bardzo bezpieczna. Tutaj nam się zielona zamknęła, czyli weszliśmy tutaj wyjście. Wyjście do góry, czyli w sumie, w sumie można powiedzieć, że w podobnym miejscu podobna sytuacja. I teraz, co? I teraz pytanie: Co jesteśmy tutaj w takim miejscu, że mamy sytuację, gdzie nie, jeżeli nie przebijemy 0,88 na stałe, tak czyli nam cena tu nie wyjdzie i nie wejdzie tutaj. W te szczyty, to prawdopodobnie jest bardzo możliwe, że ona będzie gdzieś jeszcze tutaj wtedy, wtedy spadać. W związku z czym, dla osób, które tutaj gdzieś powiedzmy się załadowały, zapakowały, to moim zdaniem warto jest wziąć z rynku po prostu swój zysk i nie patrzeć. Co tutaj się za bardzo w tej chwili będzie działo. Dopiero, jeżeli wyjdziemy ponad tutaj 0,33 dolara do góry, to wtedy, wtedy można, wyjść, można myśleć ewentualnie o wejściu, o ponownym wejściu, tak? No i zobaczymy, zobaczymy, co tu się stanie. Na razie, jak widać ma 18, tutaj nam zadziałała jako wsparcie. Zobaczmy jeszcze na 4 godzinach. Na 4 godzinach. Na 4 godzinach. Tworzy nam się e, objęcie bez. Mamy jeszcze godzinę i 4 minuty do zamknięcia 4-godzinnej świecy. W związku z czym tutaj dobrze, bardzo widać, że jest reakcja na 088 FiBo. I zobaczcie, tak jak tutaj było, objęcie bessy, czyli pierwsza jest zielona, druga czerwona, tej samej mniej więcej wielkości. Cena leci w dół w tym miejscu. Podobnie cena leci w dół, tak. I tu do góry mamy, mamy w tej chwili wyjście, wyjście ceny, i będziemy obserwować, co tutaj się będzie działo, ponieważ może tutaj być równie dobrze taka konsolidacja, tak? Między 0,78 a tutaj 0,88 FIBO. Mniej więcej tak, jak tutaj było w tym miejscu. Tak więc jeżeli ta czerwona nam się zamknie, obserwujemy następną, czyli powiedzmy do godziny gdzieś tam 16.00 i patrzymy, jak się wyrysuje kolejna świeca. Jeżeli będzie zielona, to możemy... Możemy zakładać, że będzie jakaś konsolidacja i wtedy pójdzie do góry, a jak będzie czerwona, no to czekamy na wsparcie tutaj na EMA na EMA10. Zobaczmy jeszcze może na, 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 na parę do Bitcoina, bo wiem, że kilka osób, kilka osób tutaj grało również do, do Bitcoina. To tak mniej więcej tak mniej więcej wygląda. Mniej więcej to tak wygląda. Tutaj cena. Co nam cena tutaj robi? W sumie widać już na pierwszy rzut oka, na pierwszy rzut oka że, jest, że jest bardzo, bardzo podobnie jak. Jak do. Jak do Tetera, tak? Już sekundkę. To ładnie tutaj jakoś wymierzę. O. Tak, tutaj przepuszczam jeden cień. Zobaczcie, jakbyście się zastanawiali, co, jak, dlaczego. Jeden cień przepuszczam, jak są dwa. No to wtedy gdzieś tutaj, gdzieś tutaj ustawiam. Ustawiam sobie. FIBO. I teraz tak. I teraz tak, zobaczcie. Tutaj mieliśmy ten wzrost tak 8 stycznia. Redukcja ceny do połowy nie wybite 0,88 korekta, podobnie jak do tetera tutaj na 0,23 wtedy wejście. 1,4 kapitału na 0,14 pół kapitału na 0,11, no z tymi ogonkami, tak? <grych> e, następne, tak? Następne wejście i wtedy mamy tutaj ta jedna czwarta, która zostaje i wtedy mamy cenę gdzieś mniej więcej o w tym rejonie, tak? I spokojnie możemy sobie założyć, że gramy sobie tutaj do tego rejonu 0780 88 i tu dalej patrzymy co się wydarzy. Tak więc tutaj do Bitcoina można było sobie powiększyć ilość Bitcoina o 15%. Tutaj był jakiś strzał potężny, widzę w dół. Może na Bitcoinie nam się coś tutaj wydarzyło, zaraz zobaczymy. No nie, tutaj wszystko wygląda nawet, nawet całkiem, całkiem nieźle. I jednak ja bym nie byłbym tutaj takim yy, takim mocnym optymistą co do bitcoina. On może tu gdzieś pójdzie troszeczkę do góry, ale ale zobaczcie, jesteśmy gdzieś tutaj na linii oporu. Popatrzmy może na większym interwale, bo bitcoin to jest taki kapryśny dosyć, lubi większe interwały czasowe. To tutaj będziemy mieli tutaj zaraz będziemy mieli opory tak? na emie na emie pomocniczej tak, ema 65 i tutaj główna, główna ema 83 pomarańczowa tu będzie prawdopodobnie jakaś dosyć mocna, dosyć silna reakcja czyli prawdopodobnie gdzieś w tym przedziale w tym przedziale można się spodziewać raczej raczej yy, czegoś... chyba takiego. Miejmy nadzieję, że się mylę. Też mam taką nadzieję, też wiem, że też byście chcieli, No, ale co tu poradzić? Jeżeli wybijemy M83, no to wiadomo, że wtedy już gdzieś tu coś takiego może się. Nam wydarzyć, no ale musimy, musimy poczekać, więc tutaj dopiero e, jutro, prawdopodobnie, może pojutrze, chyba że będzie strzał większy, szybki jeszcze, ale jesteśmy na interwale, pamiętajcie, czterogodzinowym, tak więc tutaj, tutaj cudów jakichś bym się większych nie spodziewał, nie spodziewałbym się, no tutaj na jednodniowym interwale już już tutaj dochodzimy do EMA do 10 i tak samo tutaj ma 18 będzie będzie dosyć prawdopodobnie dosyć mocnym oporem. Tak więc chyba tutaj tutaj chyba wszystko wszystko powiedziałem, co powinno być powiedziane. Tu jeżeli chodzi o ten ruch, jeżeli miałby być pozytywny, czyli miałby jednak, to wyjść do góry, to już Wam pokazuję szybciutko. Tutaj mieliśmy ten pierwszy ruch. Tak. Oj. Już, 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 już. I teraz mamy, tak, zobaczcie. Mamy pierwszy ruch ceny. Drugi, tutaj do tej strefy, i później z tej strefy trzeci. I to się pokrywa z FIBO 2,61. Tylko pamiętajcie, że to jest taki bardzo, bardzo pozytywny, tak? Bo równie dobrze cena może nam jeszcze, jeszcze tutaj, jeszcze tutaj zjechać, i wtedy wtedy będziemy mieli taki. Nie to trójkąt. W sumie, w sumie trójkąt to powinien być równiutki, tak? Taki o równy. Jeżeli, jeżeli trójkąt jest. Tak jak teraz, no to tak różnie to bywa, tak? Teoretycznie gdzieś tutaj, jak wyjdzie tu do dołu, no to jest pojabka. Wszystko oczywiście zależy od Bitcoina. Yy, tak więc w sumie. To by było chyba na tyle. Trzymajcie się. Hej.